Lotos Cup 2016. Szukamy następców mistrza. Dzisiejszy konkurs uważam za udany, warunki były w miarę, trochę były zmienne, lecz wszystko poszło w porządku. Pierwszy skok był taki trochę zszarpany, nie wyszło to tak jak chciałem, ale w drugim skoku już dopracowałem wszystko i ten drugi skok był dużo lepszy. Moją przygodę ze skokami zacząłem w wieku 6 lat i spodobało mi się to i mam nadzieję, że w tym sporcie mi wyjdzie i planuję osiągnąć coś więcej. Wiedziałem, że będę najlepszy, ponieważ startuję ze swoim rocznikiem i nie ma lepszego ode mnie. Dobrze mi się skakało. Uważam, że warunki były bardzo ciężkie, ale jakoś dało się skoczyć dobrze. Dałem 2 dobre skoki, jak na mnie. I zamierzam się wziąć za zawody, fajny występ i myślę, że tak jest to satysfakcjonujące. Zadowolony z tych zawodów. Wczoraj na Lotos Cup miałem miejsce 12. Dzisiaj mam 8 miejsce. Uważam, że to dobry wynik. Startuję ponad rok. Głównie chciał kombinację norweską wygrywać, bo bardzo lubię biegi.